Cześć, witam wszystkich na kanale już 33 rozbiórcy. Dzisiaj będziemy sobie rozbierać taki oto wirniczek alternatora, który ma 2,8 kg. No i zobaczymy, jakim sposobem najłatwiejszym to rozebrać, jak go rozciąć. No i zważymy sobie miedź oraz żelazo, które wydostaliśmy. Krótka promocja kanału. Chłopak zajmuje się magnesem neodymowym. Zaczyna, no to wesprzyjcie go jakimś subem, czy też komentarzem. No i my chwytamy się demontażu. Najpierw sobie to tu potniemy. Mamy łopatki zjęte, no i teraz sobie to przetniemy tutaj całe. Mamy tu z tej strony przecięte. No moi mili, nie raczej inaczej, musimy to ciąć jako Flaming Recycling dookoła. No i oczyszczamy to od wszystkich zębów. No i potem rozpołowimy to na połowę i miałoby to wyjść. No i my przecięliśmy sobie 10 zębów. Wycięliśmy to sobie. Tutaj to sobie przecięliśmy na pół. No i wypróbujemy to sobie jakoś wyszarpać. Mieć, widzicie, że jest. Powolutku sobie wydostajemy oto ten pośrodek. Bardzo ciężki sprzęt do rozbierania. Myślałem, że pójdzie inaczej. Musiałem po prostu to robić jak Flaming Recycling. Pozdrawiam się, przyjacielu. Jeszcze to sobie wyszarpiemy. Jeszcze chyba tutaj przetniemy te dwa zęby. Wszystkich 12 zębów wyszarpane. No i idzie mieć, idzie. Teraz sobie będziemy dawali po kolei na wagę. Oczyścić ziemię z tego brudu. Daje mi to mieć na wagę, nie? Zero świeci. No i dajemy mieć alternatorka z tego wernika na wagę. Ile tego wreszcie tam w tym było? Tu jeszcze sobie po tym wyciągniemy. To jest jakieś przyklejone. Jest to bardzo ciężki sprzęt do rozbiórki, więc ciężko to szło, no. Ale już widzę, że 300 gramów jest, to trochę będzie miedzi z tego do lecha. To jakieś przyklejone jest chyba.
kleją wszystko. Jest, to ma mieć. Jeszcze tutaj trochę jest miedziuchy. Drucik po druciku dajemy na wagę. No i wreszcie w końcu zobaczymy, ile tej miedzi w tym było. Tak, stator mamy rozebrany. Tutaj też jakieś druciki są. To chyba jest jakieś przyklejane rozwinięcie. Tym sposobem dajemy to wszystko na wagę. No jeszcze pozbieramy resztki. Bardzo gruby drucik to jest. Każdy drucik jest jeden jakiś gram. Więc szkoda by to było zmarnować wszystko. No i jeszcze będzie część miedziana. To jest taki ten pierścionek. To też sobie wydostaniemy. No. Mamy mieć zdobytą. No jeszcze tu ten pierścionek. Tak, to jest też miedziane. To sobie przykryjmy na połowę. No i wydostaniemy to sobie z tego. Tą miedź na szybkości. Ja teraz sobie pauzę. No, pierścionek jest przecięty na połowę. Teraz wyszarpujemy go sobie. No jeszcze musimy go trochę wyklepać z tego brudu. Plastikowego w pośrodku. Tak, jedna część wyszła. Jest, u nas jest mróz minus 10, więc bardzo zimno jest. W rękawiczkach robota jest fajna. Tutaj mamy kolejną, drugą część pierścionka. Widzicie? Tutaj. No i będą jakieś dalsze gramy. No i 521 gramów. 520 gramów. Z takiego oto alternatorka wyszło. Bardzo ładne. No i teraz jeszcze sobie zważymy żelazne części. Wyczyścimy. No i ile żelaza tam tego zostało? No i proszę Państwa, tyle żelaza. Więc waga pasuje. No i bardzo, bardzo fajnie to szło, więc dziękuję za uwagę. No i w kolejnych odcinkach demontażu. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich.